Wreszcie wpadła w moje rączki DJI Avata. Hit ostatnich tygodni, jeśli chodzi o świat dronów, a szczególnie dronów FPV. Od kilku dni mogłem nim solidnie polatać i porządnie go dla Was przetestować dzięki firmie Drone Expert. To sklep i serwis dronów. Link do nich znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu. Także w dzisiejszym odcinku test i recenzja, ale poznacie nie tylko moją opinię, bo jeszcze dwóch osób, które zaprosiłem do udziału w tym odcinku. Wojtek, który na co dzień lata 5-calowym analogiem, głównie freestyle, sam go zrobił, sam go naprawia, czyli bardziej taki konserwatywny użytkownik dronów FPV. I Ania, która nigdy jeszcze wcześniej nie latała żadnym dronem. A zanim zaczniemy, to jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to koniecznie kliknijcie suba i dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. Zostawcie też kciuki w górę i ślad po sobie w komentarzu, bo to pomaga mi czarować dla Was tutaj i rozwijać ten kanał. Lecimy! Tak naprawdę to mój pierwszy kontakt z DJI FPV i mówię tutaj o dronach, bo na cyfrze latam na co dzień. Zawsze o DJI FPV myślałem jako o pewnej hybrydzie, łączącej cechy drona tradycyjnego, jakim jest na przykład Mavic, z dronem FPV, dającym użytkownikom namiastkę jednego i drugiego. Jak teraz uważam, to zaraz się przekonacie. Na potrzeby tego testu latałem, jak już wspomniałem, nie tylko ja, bo chciałem poznać i pokazać Wam opinie i wrażenia dwóch zupełnie różnych osób. Wojtek, czyli przedstawiciel tej bardziej konserwatywnej części wśród pilotów FPV. Wojtek na co dzień lata freestyle swoją piątką, klasyczną, customową piątką własnej roboty zresztą. Dzisiaj właśnie Wojtek spróbuje Avaty i wszystkiego, co się z tym je. Gogle wydają się spoko, z tym, że jak pierwszy raz je przymierzyłem, to są za duże. Dron się wydaje taką zabaweczką troszeczkę. Aha. Ale zobaczymy, jak będzie latać. Jedno pytanie, które chcę Ci Wojtek zadać przed i po. Czy to jest prawdziwe FPV? Wydaje mi się, że nie. Że nie do końca? Że nie do końca. No, to jest bardziej taka zabawa. No, fuh. Igła, no, igła, igła, no, co tu więcej powiedzieć. Dobra, lecimy. Fajnie, że się zatrzymuje od razu, jak się ten puści ten guzik. To jest super, na pewno dla początkujących, tak? No, myślę, że dla ludzi, którzy nigdy nie latali dronami czy tam FPV, no to jest naprawdę super, nie? Okej, okay, teraz próbujemy z normalnym kontrolerem. Na N musi być. Drążki ustawione tak, jak bardzo dobrze znasz. Dobra. I lecimy. Wojtek, tylko nie za wysoko, dobra, bo będziesz, wiesz, podnośnik, te sprawy. Wejdę na drzewo. Ale brzmi jak taka pierdółka. Jak zabaweczka dla dzieci. Nie gadaj. Ale fajnie się lata w sumie nawet. Nawet fajnie. Może spróbujemy pod ławką przylecieć, co? Spróbuj. Spróbujemy. No i elegancko, no i co? Nie? A o, widzisz? Ciężki jest po prostu, nie? Ok, teraz czas zadać to jedno ważne pytanie. Wojtek, czy to jest prawdziwe FPV? Nie. Ja uważam, że to nie jest prawdziwe FPV. Dron taki troszkę zbyt mułowaty, a prawdziwe FPV no to jest latanie w akro takim porządnym. Obraz co prawda igła, ale no... No ale latasz w akro. Nie kupiłbym tego. Nie? To nie jest
sprzęt dla zawodowców. Wolałbym złożyć trzy normalne drony FPV. W tej cenie. W tej cenie, dokładnie. Na gust i smak przyjaciół brany. I Ania, która nigdy nie latała żadnym dronem, a tym bardziej dronem FPV. Zanim ja polatam, to polata Ania. Jest ze mną Ania. I Ania nigdy nie latała z żadnym dronem. Jestem ciekaw, czy poradzi sobie z Awatą. Stresik jest. No zobaczymy. Pamiętasz, ten mały czerwony przycisk, który masz właściwie pod kciukiem już w tej chwili. Tu? Nie, czekaj. Tu, dobra. Okay. Tak, najpierw dwa razy. Ty podnieś drona. No i super. Ale zegnij rękę w łokciu sobie bardziej. I właśnie, no i spróbuj, o wiesz, teraz obracasz się. Proszę bardzo, proszę Państwa. Pierwszy lot w życiu, jakimkolwiek dronem, i to dronem FPV. Można? Nieźle. Po prostu talent. No nie wiem. Ja pierniczę. No i jak? No w momentach przyspieszenia czułam się mniej pewnie, natomiast w ogóle bardzo intuicyjnie to się łapie. To jest fakt, że tak po pierwszym kółeczku zaczęłam już mniej więcej kumać, o co chodzi. Tak przy większej prędkości jeszcze nie do końca pewnie. Ale... A frajda? No frajda ogromna. Zupełnie z innej perspektywy można zobaczyć co się widzi na co dzień z tej naszej ludzkiej. Podobało się? Fajna zabawka. No. Właśnie, zabawka. Chciałabyś mieć taką zabawkę na stałe? Bardzo bym chciała. Niesamowity fan. Fajne, nie? I wreszcie moja opinia, czyli jak lata Awata. Ale zanim do latania przejdziemy, chciałem się skupić na jego budowie, bo tu warto zwrócić uwagę. Jest przede wszystkim, sprawia takie wrażenie bardzo wytrzymałego. Mi nie dane było sprawdzić tego przy jakichś tam uderzeniach, może i dobrze, ale widziałem w sieci filmy, gdzie naprawdę dużo wytrzymywał i takie wrażenie sprawia. Jest wykonany z bardzo twardego tworzywa, no i sprawia wrażenie takiego pancernego. Jest dosyć ciężki, jak na swoje gabaryty, swój rozmiar, jest dosyć ciężki. Myślę, że sporo tej wagi zajmuje ciężka i duża bateria. Zajmuje też sporo miejsca, do baterii dojdziemy jeszcze. Z przodu mamy kamerę, pełni rolę, jak pewnie wiecie, i kamery FPV, i kamery rejestrującej obraz. Zawieszona jest na gimbalu jednoosiowym, co pozwala ustawić po prostu jej kąt. Mamy stabilizację cyfrową, Rocksteady. Również mamy możliwość zablokowania horyzontu, no ale to mija się z celem przy lataniu FPV, tak mi się wydaje. Możemy też wyłączyć stabilizację całkowicie i na przykład próbować wystabilizować obraz w postprodukcji. Nie chcę za bardzo rozwijać się na temat specyfikacji i szczegółowych danych. No oczywiście 4K 50-60 klatek to tak maksymalnie. Matryca 1x1,7 cala, światło w obiektywie 2.8. Co do obrazu mogę dodać tylko taki komentarz, że powiedzenie z GoPro jest jak z demokracją, nie jest doskonała, ale nikt nic jeszcze lepszego nie wymyślił i myślę, że to powiedzenie pozostaje na razie aktualnie. W tym dronie mamy 3 tryby lotu i dlatego to jak lata powinniśmy tak naprawdę oceniać w 3 kategoriach. Ale zaczynając od trybu normal, czyli tego podstawowego, to
tryb z pełnymi ułatwieniami, można powiedzieć, ze stabilizacją. Ten dron wówczas sam się unosi. Myślę, że to tryb z dedykacją przede wszystkim dla osób początkujących lub dopiero chcących rozpocząć swoją przygodę z dronami FPV, zobaczyć po prostu świat przez gogle. Ale myślę, że zastosowanie znajdzie też u pilotów doświadczonych przy na przykład wlatywaniu w bardzo ciasne miejsca, bo pozwala i ułatwia bardzo precyzyjne latanie, ale do tego jeszcze dojdziemy. Ja trochę latając tym dronem w trybie normal, czułem się jakbym latał tradycyjnym dronem, takim jak choćby Mini 2, tylko po prostu w goglach. Mniej więcej podobna specyfika, jeżeli chodzi o lot. Jeśli chodzi o tryb sport, to tutaj za dużo się nie zmienia, tylko po prostu dron dysponuje większą mocą, może rozwinąć większą prędkość. Bardziej polecany na otwarte przestrzenie niż gdzieś tam w zamkniętych pomieszczeniach. No i trzeci, dla mnie chyba najważniejszy tryb, manual, czyli odpowiednik akro. Wówczas to właśnie pilot na drążkach odpowiada za każdy ruch drona w każdej osi. Daje to też możliwość wykonywania różnych akrobacji, obracania drona w różnych płaszczyznach, robienia znanych Wam z moich filmów pewnie powerloopów czy dive'ów, które wyglądają dosyć efektownie. W teorii tak. Jak to wygląda w praktyce? Jeśli chodzi o akrobację, to tu za bardzo nie poszalejecie. To nie jest zdecydowanie dron do freestylu. Próbowałem nim robić powerloopa, próbowałem nim robić dive'a. No nie wychodzi to najlepiej. Zachowuje się dosyć nerwowo, ale przede wszystkim mam taki wniosek, że ma po prostu za słabe silniki do swojej masy. Jest dosyć ciężki, tak jak powiedziałem na początku i mam wrażenie, że w momencie chociażby przy dive'ie, w momencie kiedy jesteście w tym kulminacyjnym punkcie, robicie dropa, miałem wrażenie, że on spada, zaczyna spadać po prostu jak kamień. Wiązało się to z tym, że robiąc powerloopa i w momencie kiedy byłem gdzieś tam odwrócony w górze, jak najszybciej starałem się odwrócić w drugą stronę, zobaczyć co mam pod sobą, bo nie miałem po prostu do niego zaufania. Miałem w głowie to, że on będzie bardzo szybko tracił tą wysokość i tak faktycznie było. Druga rzecz to jest taka, że w momencie, kiedy byłem już dosyć nisko i próbowałem go w miarę łagodnie wyprowadzić, żeby ten na przykład power loop wyglądał efektownie, żeby to było takie gładkie wejście, słuchajcie, musiałem dawać throttle na maksa, dawać tego gazu, żeby po prostu ratować sytuację, żeby nie zaryć w ziemię, żeby go jakoś w ogóle wyprowadzić. No, kompletnie do tego się nie nadawał, to na pewno. Jeśli chodzi o precyzję, Dominik z Drone Expert powiedział mi, że on wleci w każdą dziurę i postanowiłem to sprawdzić. I powiem Wam, że miał rację. Ten dron jest królem precyzji, a przynajmniej wśród tych dronów, którymi ja latałem. No, to było po prostu niesamowite przeżycie. Wciskałem się w każdą najmniejszą dziurę i to mówię o trybie akro, a w manualu, czyli w tym takim stabilizowanym trybie, no to już w ogóle perfekcja. Można sobie manewrować w takich ciasnych miejscach, że no, byłem naprawdę w szoku, byłem naprawdę pod dużym wrażeniem. Na przykład wleciałem do orkiestronu, czyli tego miejsca, w którym siedzi orkiestra pod sceną, gdzie jest bardzo ciasno, były tam instrumenty, mikrofony, potrafiłem tam wlecieć po ciemku przy zgaszonym świetle, okrążyłem jakiś mikrofon czy jakieś tam inne urządzenie i wyleciałem bezpiecznie z powrotem, nie dotykając niczego. No, to było dla mnie niesamowite wrażenie i pod tym względem ten dron wymiata. Kwestia, która nurtuje pewnie wielu z Was, czyli zasięg. Ja osobiście tego maksymalnego oczywiście nie sprawdzałem, ale jego kolega, w każdym razie ten facet testował zasięg maksymalny tym dronem, bez żadnego haka na FCC oczywiście, w szczerym polu, bez żadnych przeszkód, w prostej linii od siebie. I dron doleciał na odległość 1400 metrów, więc te 1400 w prostej linii, bez żadnych przeszkód, jest osiągalne. No tylko po co? Ja osobiście testowałem zasięg oficjalnie w granicach prawa, latając w parku, gdzie były też i drzewa, no może tych drzew nie było tak dużo, ale jakieś tam były i doleciałem na 440 metrów. Wówczas zaczęło już coś tam zacinać, więc postanowiłem szybciutko wracać, ale
taka odległość, czyli taka zgodna z przepisami i myślę, że to wystarczy. Haka bym i tak zrobił, żeby mieć tą pewność stabilności tego zasięgu, szczególnie w mieście, gdzieś za budynkami, żeby nic po prostu mnie nie zaskoczyło, żebym się czuł pewniej. I tylko dlatego. No więc tak wygląda kwestia zasięgu. Specjalnie dla Was sprawdziłem dokładnie baterię, zmierzyłem czas, w jakim ile możecie po prostu polatać tym dronem. Oczywiście nie sprawdzałem tego w warunkach laboratoryjnych, w pomieszczeniu, w zawisie, bo to nie o to chodzi. Przecież tak nie korzystacie, nikt nie korzysta z drona. Sprawdziłem to w normalnych warunkach. Latałem w różnych okolicznościach. Latałem w trybie normal, w trybie sport, również w akro. Zrobiłem ze 3-4 akrobacje i w takim stylu latania po 10 minutach było już 30% baterii i wtedy pojawił się komunikat na czerwono, że nie dysponuje już pełną mocą silników i ten gaz jest ograniczony i trzeba to wówczas przy lataniu wziąć oczywiście pod uwagę. Latając dalej przy około 20%, nie wiem czy 21 czy 22, dron zaczyna Wam wymuszać lądowanie. Oczywiście komunikując, że bateria jest bardzo słaba i powinniście już wylądować, więc tej pełnej mocy i możliwości korzystania z tego, co daje ten dron, już wtedy na pewno nie macie. Ja oczywiście skancelowałem to, bo to trzeba skancelować, jeżeli chcecie latać dalej, bo inaczej on sam wyląduje. Skancelowałem tą opcję, latałem dalej, doleciałem do jakichś maksymalnie 6%. W międzyczasie kilka razy chciał mi lądować i wołał mi o to lądowanie. Ja to musiałem oczywiście rezygnować z tego i kancelować. Sumarum do tych 6% dojechałem w 14 minut z jakimiś tam sekundami. No ale nie bawmy się tutaj w aptekę. Więc tak to wygląda. Powiem tylko tyle, że ładowanie tej baterii z tych 6% do maksymalnego naładowania trwało około 4 godzin. Nowe gogle to, słuchajcie, jest rewelacja. Jestem nimi zachwycony. Są dużo lżejsze, mniejsze, zgrabniejsze. Jeżeli chodzi o moją twarz, to są jak szyte na miarę po prostu. Wiem, że Wojtkowi nie pasowały, bo to jest bardzo sprawa indywidualna, ale myślę, że to jest też kwestia ewentualnie później wymiany gąbki na jakąś customową. Pewnie samo DJI zrobi jakieś różne gąbki, gdzie każdy będzie mógł do swojej twarzy dopasować. Ogromny plus przede wszystkim za taką standardową osłonkę, która wreszcie będzie chronić soczewki przed słońcem. Mamy tutaj antenki, które wreszcie są składane, nie trzeba ich wykręcać, możemy po prostu je złożyć i tak wrzucić gogle do plecaka, to jest super sprawa. Mamy możliwość ustawienia przede wszystkim dioptrii do naszej wady wzroku, jeśli ktoś taką ma, od minus 8 aż do plus 2. Oczywiście regulacja na szerokość oczu, bo każdy rozstaw oczu, każda osoba ma inny rozstaw oczu. Jeżeli chodzi o minusy, no to tutaj właśnie też przy tym jest taki minus, że ja, no myślę, że to jest też kwestia przyzwyczajenia, ale ja za każdym razem, gdy je ściągałem i zakładałem, to delikatnie po prostu dotykałem tutaj kciukiem i je sobie przestawiałem, po czym trochę niewyraźniej widziałem w goglach, musiałem to znowu poprawiać i robiłem to notorycznie. Może to jest kwestia przyzwyczajenia, nauczenia się łapania tych gogli w innym miejscu. To, co widzimy w tych goglach, obraz jest po prostu świetny. To jest normalne Full HD. Widzimy każdą gałązkę, każdy listek, nawet w gorszym oświetleniu, gdzieś tam w zacienionych miejscach pod krzakami, pod drzewami. Jest to niesamowite wrażenie. Piękne OSD, które wreszcie zapisuje się na plikach nagranych właśnie na karcie włożonej w gogle. DJI, dobra robota. Jeśli chodzi o kontroler, to mamy oczywiście dwa rodzaje. Ten standardowy motion controller, teraz on jest standardowy i on jest dołączony do zestawu. Tak naprawdę motion controller w mojej ocenie to jest zabawka i z drona DJI FPV Avata robi po prostu zabawkę, ale fajną zabawkę. Natomiast no, do poważniejszego latania potrzebny będzie ten tradycyjny kontroler. Dla mnie, jeżeli chodzi o jego ergonomię, jest w porządku. Jestem przyzwyczajony, ponieważ on przypomina mi właśnie Tango 2, którego używam na co dzień. Niestety niektóre rzeczy, które wprowadziło DJI, moim zdaniem są mało intuicyjne, jak chociażby procedura startu czy lądowania, gdzie nie możemy w manualu wylądować i musimy przechodzić
przechodzić w ten tryb normal, żeby dronem wylądować, no ale myślę, że to też jest jakaś tam kwestia przyzwyczajenia. Nie wiem, czy wspomniałem, że tym dronem możemy zrobić zdjęcie. Te zdjęcia oczywiście nie są najlepszej jakości, bo to nie jest dron przeznaczony do robienia zdjęć, do tego służą Mavic'i czy Mini. Czy ten dron jest drogi? No oczywiście, że tak. 8 tysięcy to bardzo dużo pieniędzy i tu nie będziemy się sprzeczać, a tyle trzeba zapłacić za ten zestaw z tym kontrolerem, który trzeba dokupić dodatkowo. On sam kosztuje około 800 zł i to bardzo dużo kasy. Ale czy ten dron jest droższy niż standardowe, takie customowe FPV? Oczywiście, że nie. Jak podliczycie sobie takiego, powiedzmy, Proteka 35 na cyfrze, no bo nie będziemy podliczać tego z analogiem, do tego gogle cyfrowe, za które trzeba zapłacić ponad 3000, porządną aparaturę, do tego jakąś dobrą ładowarkę i oczywiście co najmniej jedną baterię, jeden pakiet lipo do tego drona, żeby móc polecieć, do tego porządną kamerę, taką jak GoPro 9, 10 czy DJI Action 2, żeby ładnie zarejestrować obraz, który tutaj już jest rejestrowany przez tą kamerę, to okaże się, że wydacie dużo, dużo więcej. Czy to jest zabawka, czy może świetny pomysł na rozpoczęcie swojej przygody z dronami FPV, czy może świetny dron do pracy, mający walory użytkowe? Ja myślę, że ten dron wypełnia wszystkie te kategorie, oczywiście w pewnym zakresie. Na pewno przyniesie Wam wiele radości, szczególnie w połączeniu z tym motion controllerem. Świetna zabawa, polecam. Na pewno jest to bardzo dobry, choć nie najtańszy pomysł na rozpoczęcie swojej przygody w FPV, w dronach FPV i nauczenie się latania chociażby właśnie w manualu, czyli w acro. I widzę tutaj zastosowanie w praktycznym lataniu, czyli w użytkowym lataniu, w pracy. Ten dron świetnie sprawdzi się w realizacji wszelkich wideo prezentujących nieruchomości. Bardzo dobrze lata się nim na małych, ciasnych przestrzeniach. Z tego samego względu myślę, że sprawdzi się również w takich wideo prezentujących samochody. Można nim śmiało przelecieć przez samochód, po prostu wlatując przez jedno okno, wylatując z drugim, bez żadnego najmniejszego problemu. I myślę, że też świetnie się sprawdzi w lataniu między ludźmi, zupełnie bezpiecznie i bez zbędnego stresu. To by było na tyle o dronie DJI Avata. Bardzo fajny dron. Możecie śmiało kupować. Najlepiej w sklepie Drone Expert. Link znajdziecie pod tym filmem. W tym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że Wam się przyda i pomoże Wam podjąć właściwą decyzję. Koniecznie zostawcie suba, dzwoneczek, zostawcie po sobie też ślad w komentarzu i do zobaczenia. Cześć!